До нас прилучилася якась старша пані. Старша пані Дуніковський, трохи заскучений, підходить до тієї праці, ну і показує ту жизнь, а тут така жизнь, повізьми, Дуніковський, астральний якийсь, повізьми, принаймні мав бись то астральна якась композиція з виекспонуваним пенісом. І так показує на тим, повізьми, тим свій сплендор. І питає, як ще пані там пістолет подоба? А дистингувана пані з Льорньо, приглядаючись, правда, повіда, не можу тільки зрозуміти, чи то пістолет, чи то страшок. І трошки то хіба сконфундувало пана професора Дуніцького. Пан професор Дуніцький ще хіба трошки спешив тим ствердженням, чи ні? Дуніцький? Ні, не спешився ані трохи. Ані трохи. Прошу, прийшлись ми далі. Кожен разі такий інцидент на тій виставі був. Ну як то випадло? Дуже юнкання сі випадло. Ні, досконало. Я можу то пущити, як вам просто хоче в той фільм. Чи були тоашти? А Дуніковський подхмільований, повідано, це я бенде робив, повідзьми. То як візьме ту гвязде, положена свого малючкого, то бенде гзебек. І то було б ще міністра? Ще міністра, ще міністра, правда, ще з обох, правда, це бенде з тим. Гвяздом командором. Тим ордером робив. А то на повідомлення? На малюцького влази, то бенді гзибек. А це на тому міністр? Він сипленів до Нікоски. А міністр теж то не був підхмілений. Ну то дуже є таких нецензуральних дітрук, а як го з Ермітажу відпровадзялиш, z Ermitażu, jak go odprowadzałeś na Karmelicką, co nie mogli, nie mogliście drzwi otworzyć. Aha, aha, aha. A nie, to już strach bardzo nie, nie, nie tego, proszę pani. Było tak, tak się jakoś zdarzyło, że Dunikowski bardzo lubił ze mną popijać. Przede wszystkim ja bardzo mocną głowę miałem. No i wracaliśmy dobrze pod chmielony Dunikowski, nie bardzo trzymający się na nogach, oparty o moje ramię. Dobrnęliśmy do Karmeliski 27, gdzie mieściło się na ostatnim piętrze mieszkanie Dunikowskiego składające się z 7 pokoi. To były wszystko pracownie. Dunikowski miał manię, strasznie bał się, więc zamykał, powiedzmy, bał się włamań, że kogo ukradną, no manię prześladowczą miał. Na przykład tego rodzaju historie, że w mieszkaniu od pokoi, od łazienki i wejście było do jednego z pokoi, który zajmował Fliukowski z żoną, to jeszcze mało, że zamykał na klucz drzwi,
to jeszcze taki gwóźdź miał, prawda, na sznurku i przez to przykładał, żeby nie można było z tamtej strony otwierać. Poza tym drzwi były obite blachą żelazną. A to było spowodowane doświadczeniami wojny, czy to była po prostu jego fobia taka? Czy to było poprzez... W czasie wojny po prostu pozostałość poobozowa jakaś, powiedzmy. No, bał się. Zresztą na niego napad zrobili i woźny go obrabował. Woźny z akademii. I nic nie pomogły te sztylety, te wszystkie zabezpieczenia, te zamki, przyszedł woźny i go okradł. Tak, a jak to było? Pan profesor wracał razem z Dunikowskim? Jak wracałam z Dunikowskim, Dunikowski był tak pod muchą, jak mówią popularnie, że nie mógł trafić kluczem do zamku, nie mógł otworzyć i siedliśmy na schodach. Mówił, niech mi pan podsyma tę dziurkę. Co? Żebyś mu tę dziurkę podsymał. To ja żartowałem i powiadam, czy mam podtrzymać tą dziurkę od klucza, żeby pan trafił do tego. A to chodź, przychodzi dentystka, sąsiadka. I tak przekomarza się, powiada, jakżeż pan profesor się czuje? A on mówi, świetnie się czuje, maluczki mnie nie zawodzi. Oczywiście powiedział to w bardziej drastyczny sposób, niż ja w tej chwili panu to opowiadam. To miał pewne skłonności erotomańskie. Ale straszny erotoman był. Ale to się nie odbijało w jego rzeźbiach, w sztuce. Tego nie widać specjalnie. Na jakimś to tak ja opowiadałem, że się najrają... A nie, to było na tym rysunku, był na rzeźbie, był trochę, tak, ale... Ale to nie było jedynie głównym motywem. Urwało mi się. Tak, nie, bo to jest w porządku. Po 2 lat w obozie koncentracyjnym poznałem się w obozie koncentracyjnym z Dunikowskim i powiedziałem mu, że trzeba było mnie wsadzić do obozu koncentracyjnego, żebym miał okazję poznać Dunikowskiego, bo ja byłem w Krakowie, ale do Dunikowskiego nie poszedłem nigdy. Bardzo źle, pan by musiał u mnie studiować, bo proszę pana, moi studenci, jak zaczynają coś rozumieć, to odchodzą ode mnie. Jak zaczynają rozumieć rzeźbiarskie rzemiosło, czy jak zaczynają już... No, nie... Powiedzmy, zostają wtajemniczeni, powiedzmy, w sprawy sztuki, powiedzmy, rzeźby. Zaczynają rozumieć, co to jest rzeźba. Tak. A jeszcze może z jakąś taką, z anegdot jakichś takich barwniejszych o nim. Czy pan profesor sobie przypomina? No to było asystencie o tym, jak się nos wyfrytował. Dunikowski lubił oczywiście, bo w ogóle u niego rozmów nie było bez wódki. Zawsze stawiał litr spirytusu i powiada, a jako trutka
litr mleka, to będzie tata z mamą. I powiada tak, że znał profesora, który twierdził, że on nie lubi asystentów. Dlaczego? Raz u jednego profesor po dłuższej kolejce, po wypiciu troszeczkę trunków, zaszli do mleczarni napić się kefiru. Efekt był taki, że po powrocie do domu profesora opuszyło. Potwornie mu się brzuch wypuczył, żona się przestraszyła, zadzwoniła do asystenta profesora. Przyszedł asystent, odkrył kołdrę, zobaczył ten zdęty bzuch, te cieniutkie nogi i zaczął się śmiać. A profesor umarł. Nie wiedzę asystentom. Ale tak jak opowiadał, ten bzuch, proszę pana, rósł pod sufit aż, proszę. Zwykitował. Jak sobie nazwał? Któregoś razu przychodzę do Dunikowskiego, proszę pana, normalnie. Wchodzę, otwiera Dunikowski drzwi, zapuchnięty, łzy walą mu z oczu, czerwone, powieki czerwone, stanie zapalnym. Mówię, profesorze, co takiego się stało? Coś się stało? Co pan zrobił sobie na Boga? Ale proszę pana, coś strasznego, trochę śmieju. Proszę pana, pan rozumie, miałem katar. No, katar miałem, rozumie pan? Miałem katar. Więc pomyślałem sobie, że jak giną od flitu różne insekty, przecież katar to są mikroby. Więc wziąłem sobie flitem do nosa, napompowałem. Flitem to znaczy? Flit taki przeciw owadowy. No ale taki tak. Środek do rozpylania przeciw owadowym. I napompował sobie do nosa. No i dostał takiego strasznego zapalenia. Coś okropnego. Bo on miał takie wynalazki robił, proszę pana. A przy tym, z tego wynika, że był z poczuciem humoru, miał poczucie humoru Dunikowski? Miał poczucie. Tylko dosyć złośliwe takie. No to jeszcze, a propos złośliwe, to powiedz o tej rozmowie z Bandurą. Bandura mówił, że on jest taki wielki, czy wysoki, czy wielki, że jest większy od... wzrostem natury. Aha, Bandura mówił tak. Profesorze, ale ja jestem większy od pana. Nie, proszę pana. Pan jest wyższy. Pan jest dłuższy. Ale większy to ja jestem.